Witamy w Hot Wheels Podejmij Wyzwanie. Takiej zabawy jeszcze nie było. Dwójka uczestników będzie musiała zmierzyć się ze specjalnie przygotowanym dla nich torem. Wygra ten, kto będzie szybszy, sprytniejszy, a przede wszystkim lepiej poradzi sobie z kolejnymi zadaniami ze świata Hot Wheels. A dziś naprzeciw siebie staną Amelka i Igor, dobrzy znajomi, którzy uwielbiają rywalizację. Kto zwycięży? Nasi uczestnicy będą musieli zbudować tor od podstaw i trafić samochodem do pojemnika, przejechać niesamowitą potrójną pętlę i pętlę z przyspieszeniem oraz zbudować tor ultra przyspieszenie, tak aby wprawić w ruch aż dwa samochodziki równocześnie. Gotowi? 3, 2, 1, start! Już na początku Igor ma kłopoty, nie może wyjść z tunelu. Amelka za to radzi sobie znakomicie. Na pierwszej stacji nasi zawodnicy mają do dyspozycji podstawowe tory Hot Wheels Track Builder, elementy zestawów do rozbudowy i wyrzutnie walizeczki. Muszą sprawić, żeby wystrzelony samochód wpadł do kosza ustawionego przy stole. Jak to zrobią, zależy tylko od nich. Igor i Amelka idą łeb w łeb, łączą kolejne elementy. Widać już, że wybrali taką samą strategię. Tory są już praktycznie ukończone i oj, niesportowe zachowanie chłopaka. Czy opłaci mu się taka zagrywka? Zobaczmy dokładnie, co zrobił. Igor odpala wyrzutnie i za daleko. Chłopak musi spróbować jeszcze raz. Tak, tym razem trafione. Amelka dalej próbuje, tymczasem Igor w podskokach przechodzi do drugiej stacji. Tutaj samochody wystrzelone przez naszych zawodników muszą przejechać przez potrójną pętlę i pętlę z przyspieszeniem, co daje nam aż cztery zakręcone pętle, które musi pokonać samochodzik, aby przeskoczyć przez pachołek ustawiony na końcu toru. Piekielnie trudne zadanie, ale co to dla naszego zawodnika? Skupienie na twarzy chłopaka, stawia samochód, odpala. Tak, super dzień ma ten zawodnik. Amelka dopiero kończy pierwsze zadanie. Czy uda jej się nadrobić stracony dystans? Dziewczyna stawia samochodzik na torze. Tak, genialnie! Zaliczone za pierwszym razem. Zobaczmy to jeszcze raz. Amelka dołącza do Igora, który już jest na trzeciej stacji. Tutaj na zawodników czekają zestawy ultra przyspieszenie. W każdym z nich znajdują się dwa potężne przyspieszacze i tory o różnych kształtach. Zawodnicy muszą stworzyć z nich tor, po którym bezkolizyjnie pomkną dwa samochody. Igorowi pojazd wypada poza tor. Czy to przekreśla jego szansę? Amelka walczy, ale wyraźnie jest kilka sekund za Igorem. Chłopak podejmuje kolejną próbę. Tak, za drugim razem mu się udaje. Zadanie zaliczone. Amelka już chyba nie zdąży go dogonić. Jeszcze tylko slalom i gol! Tak, tak, Igor zwycięża, chociaż o włos. Przez cały wyścig wydawało się, że kontrolował sytuację. Pierwszy trafił samochodzikiem do pojemnika i zaliczył potrójną pętlę i pętlę z przyspieszeniem. Na pierwszej stacji powinien dostać żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. Zemściło się to na nim przy okazji ostatniego zadania, kiedy Amelka prawie go dogoniła. Dlatego gratulujemy jej niesamowitej rywalizacji. Dziewczyna na pewno odegra się na Igorze następnym razem. Zapraszamy na kolejne Hot Wheels Podejmij Wyzwanie!